Storytelling, czyli opowiadanie historii, to narzędzie, które możesz wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jest to sztuka przedstawiania swoich doświadczeń, umiejętności i osiągnięć w formie angażującej i spójnej narracji. W tym odcinku opowiem Ci o tym więcej. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Dzięki storytellingowi możesz pokazać, jak zawodowe doświadczenia wpłynęły na Twój rozwój i jak możesz przyczynić się do sukcesu potencjalnego pracodawcy. Opowiadając historię, wzbudzasz emocje, a ludzki mózg lepiej zapamiętuje informacje podane w formie opowieści. Dobrze opowiedziana historia może zbudować więź między Tobą a rekruterem, co zwiększa szanse na pozostawienie pozytywnego wrażenia. Kluczowe jest, aby Twoje historie były autentyczne, dopasowane do stanowiska, na które aplikujesz, no i dobrze opowiedziane. Powinny pokazywać konkretne sytuacje, prezentując umiejętności, a także jaki był efekt Twoich działań. Możesz opowiedzieć o prowadzonym przez Ciebie projekcie, wyjaśniając, jakie wyzwania przed Tobą stanęły, jakie kroki zostały podjęte i jakie były wyniki. No dobra, ale jaką strukturę powinna mieć dobra opowieść? Każda dobra historia ma początek, środek i koniec. W kontekście rozmowy o pracy ta struktura pomaga w organizacji Twoich myśli i zapewnieniu, że opowieść jest zrozumiała i przekonywująca. Początek powinien wprowadzać sytuację lub problem. Środek opowiada o podjętych działaniach, no a koniec pokazuje wyniki i wyciągnięte lekcje. Możesz wykorzystać metodę STAR, jak gwiazda po angielsku. Jest to akronim od Situation, Task, Action i Results. Dla przykładu, Sytuacja. Zaczynasz od opisu kontekstu lub wyzwania, z którym się mierzysz. Zadanie. Wyjaśnij, jakie zadanie czy cel było do osiągnięcia. Działanie? Opisz podjęte przez Ciebie czynności, aby sprostać zadaniu czy rozwiązać problem. Skup się na Twoich działaniach, nie zaś na działaniach zespołu. No a rezultat? Zakończ opowiadając o wynikach Twoich działań. Jeśli możesz użyć konkretnych danych i statystyk, chociaż ważne jest, aby skupić się na faktach i konkretnych wynikach, to nie zapominaj też o emocjonalnym aspekcie swojej historii. Dobrym pomysłem może być stosowanie porównań. Ja to robię regularnie, rozmawiając z ludźmi czy tłumacząc narzędzia, no a to pozwala im lepiej zrozumieć mój przekaz. Pamiętaj też, że nie każda historia będzie pasować do każdego pytania. Zastanów się, jakie umiejętności lub doświadczenia są najbardziej istotne dla stanowiska, na które aplikujesz, i wybierz historie, które najlepiej to zilustrują. Możesz oczywiście przygotować je sobie już przed rozmową o pracę. Aby skutecznie dostosować swoje historie, zrozum profil firmy, do której aplikujesz oraz specyfikacje stanowiska. O zgrozo, wiele osób na rozmowie o pracę nie wie, czym firma, do której aplikuje się zajmuje. I w związku z jakim stanowiskiem w ogóle przyszli na rozmowę. Jeśli główną wartością firmy jest np. przykład innowacyjność, to, to opowiedz historię, która pokazuje, jak Twoje innowacyjne myślenie przyczyniło się do sukcesu poprzedniego projektu. Jeśli Masz doświadczenie w tej samej lub podobnej branży, wykorzystaj to, dodając nieco branżowego humoru do Twoich historii. Podsumujmy: Co warto zrobić korzystając ze storytellingu? Bądź autentyczny, Twoje historie powinny być prawdziwe i odzwierciedlać Twoje rzeczywiste doświadczenia. Autentyczność jest tutaj kluczowa, aby zbudować zaufanie. Skup się na pozytywach. Nawet jeśli opowiadasz o trudnej sytuacji, zwróć uwagę na to, co się z niej. Udało wyciągnąć, czego się nauczyłeś, no i jak przyczyniło się to do Twojego rozwoju. Bądź konkretny, unikaj ogólników, używaj konkretnych przykładów i danych, aby zilustrować swoje osiągnięcia i umiejętności. Dostosuj swoje historie do rozmówcy. Wiedz, z kim rozmawiasz, i dostosuj swoje historie do potrzeb organizacji, do której aplikujesz. No i ćwicz swoje historie. Dobry storytelling, wymaga praktyki. Ćwicz opowiadanie swoich historii, aby brzmiały płynnie i naturalnie. No dobra, a czego unikać, korzystając ze storytellingu? Nie przesadzaj, unikaj przerysowywania swoich osiągnięć. Przesada może sprawić, że stracisz na wiarygodności. Nie mów negatywnie o poprzednich pracodawcach. Nawet jeżeli jakieś złe doświadczenia były Twoim udziałem, skup się na wyniesionych naukach, a nie na krytyce. Nie trać czasu na nieistotne szczegóły. Twoje historie powinny być zwięzłe i adekwatne do pytania lub tematu rozmowy. Nie ignoruj też emocjonalnego aspektu. Ludzie łączą się z emocjami, więc nie zapominaj o włączaniu takich elementów budujących empatię. Humor również jest mile widziany. Nie zaniedbuj słuchania. Storytelling to nie tylko mówienie, bądź dobrym słuchaczem, aby zrozumieć, jak lepiej dostosować swoją opowieść. No dobra, ale jak ćwiczyć sobie umiejętność opowiadania? Znać konkretną sytuację z przeszłości zawodowej, którą chcesz opowiedzieć? Zastosuj do niej metodę STAR. Możesz napisać sobie taką historię na papierze. Przykład. W mojej poprzedniej pracy zostałem poproszony o zwiększenie sprzedaży w naszym dziale o 10% w ciągu kwartału. Moim zadaniem było opracowanie i wdrożenie nowej strategii sprzedażowej. Przeprowadziłem analizę rynku i konkurencji, a następnie uszczelniłem nasz proces sprzedaży poprzez zmianę X na Y. I A na B. Decyzję podjąłem opierając się o dane. Szkoliłem też zespół w zakresie tych zmian. Wymagało to ode mnie w tamtym czasie dużego zaangażowania, ale z chęcią dowiosłem ten temat do końca. Dzięki tym zmianom sprzedaż wzrosła o 12%, przekraczając wyznaczony cel. W przykładzie wyraźnie widać strukturę Star. Opowiada on o konkretnym wyzwaniu zawodowym, pokazuje inicjatywy i umiejętności, dodaje nieco emocji, a także kończy się mierzalnym sukcesem. Czywicz Twoje historie, bo przydadzą Ci się na rozmowie o pracę, ale i w innych etapach rozwoju kariery. Jeżeli chcesz nauczyć się Excela, bo wybierasz się na przykład na rozmowę o pracę, sprawdź kurs www.excelwcv.pl Link w opisie. A jeśli podobał Ci ten odcinek podcastu, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia lub do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!